W tym filmie chciałbym przedstawić Wam nieformalny dowód na to, ile wynosi pole powierzchni koła, które, jak już wiemy, wynosi pi r Zaczniemy od najbardziej tradycyjnej definicji liczby pi, która mówi, że pi to stosunek obwodu koła do średnicy tego koła. Oczywiście długość średnicy możemy zastąpić dwoma długościami promienia, wtedy będzie to stosunek obwodu do podwojonej długości promienia przez 2r. Możemy obydwie strony tego równania pomnożyć razy 2 i razy długość promienia i otrzymamy najczęściej spotykany wzór na obwód koła. 2πr. Wzór ten wynika bezpośrednio z definicji liczby π. Tak się definiuje liczbę π. Stosunek obwodu koła do jego średnicy. Mnożymy razy wartość zmianownika i otrzymujemy wzór na obwód koła. Teraz zastanówmy się, i tu chciałbym, żebyście w tym filmie korzystali głównie ze swojej matematycznej intuicji. Zastanówmy się, z czego wynika wzór na pole koła, czyli pi r Zaczniemy od wyznaczenia wzoru na pola wielokątów foremnych, takich jak te wpisanych w okrąg. Pierwszy z nich to pięciokąt foremny. Pole jego powierzchni to 5 razy pole każdego z tych trójkątów. W trójkącie zaznaczone są wysokość a i podstawa B, czyli pole pojedynczego trójkąta, to A razy B podzielone przez 2. 5 razy AB przez 2 to pole tego pięciokąta, czyli w przybliżeniu pole koła. Nie jest to dobre przybliżenie póki co, ale jakieś na początek jest. Widać z daleka, że jest to przybliżenie z niedomiarem pole wielokąta jest mniejsze niż pole koła z dużym niedomiarem z niedomiarem widocznym gołym okiem pomijamy wszystkie te kawałki leżące na zewnątrz pięciokąta, ale leżące wewnątrz koła. Ale, jeżeli dodamy więcej kątów w wielokącie czyli również więcej boków to widać wyraźnie, że niedomiar się zmniejsza. Zostaje mniej powierzchni koła, która nie jest pokryta powierzchnią wielokąta. Ten wielokąt to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siedmiokąt foremny wpisany w okrąg albo wpisany w koło, i ciągle jego pole powierzchni jest słabym przybliżeniem pola tego koła pola koła, w które jest wpisany. Ale różnica jest mniejsza niż w przypadku pięciokąta. Te małe kawałki są mniejsze niż odpowiednie kawałki w poprzedniej figurze. Albo mówiąc dokładniej, suma tych małych kawałków ma pole powierzchni mniejsze niż suma tych kawałków. Niedomiar się zmniejsza, czyli oszacowanie pola koła w ten sposób jest dokładniejsze. Te kawałki w pięciokącie były większe. Te wszystkie razem były większe niż te wszystkie razem. Pole tego siedmiokąta to 7 razy AB przez 2. Oznaczenia są takie same jak poprzednio. Zauważcie, że T, A i B w siedmiokącie są inne niż T, A i B w pięciokącie. Zwiększyliśmy liczbę boków wielokąta foremnego, czyli również liczbę trójkątów, i uzyskaliśmy w ten sposób lepsze przybliżenie pola koła, ale również wysokość trójkąta A jest dłuższa. Nie wiem, czy możecie to sobie wyobrazić, ale jeżeli będziemy zwiększać coraz bardziej liczbę trójkątów, to pojedynczy trójkąt będzie wtedy coraz węższy, a jego wysokość będzie coraz bliższa r. Jeszcze nad jedną rzeczą warto się zastanowić: do jakiej liczby zbliża się liczba boków razy b? W przypadku siedmiokąta będzie to 7 razy b. A zbliża się do r. Kiedy zwiększamy coraz bardziej liczbę trójkątów, a liczba trójkątów razy podstawa trójkąta zbliża się do... No właśnie, do czego? 7 razy B to obwód siedmiokąta, czyli suma długości podstaw trójkątów, czyli to plus to plus to plus to plus to plus to plus to. 7 razy B to obwód wielokąta. Spróbujcie wyobrazić sobie, co się dzieje, kiedy zwiększamy liczbę trójkątów. Co się dzieje z obwodem wielokąta? Wysokość pojedynczego trójkąta zbliża się coraz bardziej do długości promienia. Jest coraz dłuższa, aż przy nieskończonej liczbie trójkątów będzie taka sama jak promień będzie równa r. A obwód wielokąta czyli liczba boków wielokąta razy długość pojedynczego boku czyli razy długość podstawy pojedynczego trójkąta będzie przy nieskończonej liczbie trójkątów równa obwodowi koła. Widać to jeszcze dokładniej na tym rysunku. Mamy tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boków, dziesięciokąt foremny. Możemy zatem zapisać, że obwód takiego dziesięciokąta to 10 razy b. I jeżeli pomnożymy to razy a przez 2, to znowu przybliżamy w ten sposób pole koła przy pomocy pola wielokąta foremnego wpisanego w to koło. Ale robimy to jeszcze dokładniej dokładniej niż tu i zdecydowanie dokładniej niż tu, bo a razy b przez 2 to pole powierzchni takiego pojedynczego trójkąta, a takich trójkątów mamy razem 10. Zastanówmy się nad tym wszystkim bardziej ogólnie. Co by było, gdyby trójkątów było n? Wtedy wielokąt byłby n kątem foremnym, a pole jego powierzchni wynosiłoby n razy b n razy b to to samo wyrażenie, co tutaj. Jeżeli n równa się 10, to n razy b równa się 10b, razy a przez 2. Mimo tego n nie jest to żaden tajemniczy wzór. To jest pole trójkąta, podstawa razy wysokość przez 2, a n to liczba trójkątów o takim właśnie polu. Jest to wzór na pole wielokąta, czyli w przybliżeniu wzór na pole powierzchni koła, albo przybliżony wzór na pole powierzchni koła. Zastanówmy się, co się stanie, kiedy n będzie coraz większe i większe, kiedy będzie zwiększało się w nieskończoność, będzie zmierzać do nieskończoności. Pamiętajcie, że jest to nieformalne wyprowadzenie wzoru na pole koła. Nie należy się na nie powoływać w poważnych naukowych rozmowach. Ale chodzi nam w tym filmie o zrozumienie o intuicyjne zrozumienie a nie o naukowy dowód. Żeby taki dowód przeprowadzić w bardzo ścisły i naukowy sposób, musielibyśmy Oprzeć się o rachunek różniczkowy i o całki, ale w tym filmie chodzi o zrozumienie sedna sprawy. Co się stanie, kiedy n będzie dążyć do nieskończoności? Jeżeli n dąży do nieskończoności, czyli kiedy mamy coraz więcej trójkątów, to a dąży do r, czyli wysokość trójkąta dąży do długości promienia, a obwód wielokąta, czyli n razy b, dąży do obwodu koła. Inaczej mówiąc, jeżeli nb dąży do obwodu koła, to można powiedzieć, że dąży do 2πr, bo wiemy, że tyle na podstawie definicji liczby π wynosi obwód koła. W takim razie, jeżeli a dąży do promienia, a nb dąży do 2πr, to pole powierzchni wielokąta, czyli w przybliżeniu pole powierzchni koła, dąży do nb, czyli 2πr razy a dąży do r i podzielone przez 2. Jeszcze raz, jeżeli będziemy zwiększać liczbę boków wielokąta foremnego wpisanego w koło aż do nieskończoności, to pole powierzchni takiego wielokąta będzie dążyć do takiej wartości, czyli do 2 i 2 się skraca i to się równa pi r Będzie dążyć do pi r Kiedy liczba boków wielokąta foremnego wpisanego w koło dąży do nieskończoności, to pole jego powierzchni jest coraz bliższe polu tego koła. Mam nadzieję, że pokazuje Wam to w intuicyjny sposób, że jest to poprawny wzór na pole koła. Możemy myśleć o kole, jak o wielokącie foremnym, który ma nieskończoną liczbę boków. Wtedy dosyć łatwo sobie wyobrazić, że pole takiego wielokąta jest równe polu koła, w które jest on wpisany.